Dzień dobry Państwu, dziś wtorek, 19 lipca, Aleksandra Harc. Zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. Przy ulicy Katowickiej próbowano rozbić zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego handlującą narkotykami. Podejrzanych zatrzymano. Szczegóły już teraz. Ulica Katowicka w Raciborzu. To tutaj w zeszłą środę 13 lipca tłum zaniepokojonych i ciekawskich mieszkańców wyszedł na ulicę, by obserwować szereg działań prowadzonych przez policję, straż pożarną, a także żandarmerię wojskową, która tego dnia w różnych miejscach Polski zatrzymała podejrzanych głównie o zorganizowaną przestępczość i handel narkotykami, a były to zarówno osoby cywilne, jak i funkcjonariusze 6 Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Jak się okazuje, wszystkimi dowodził 49-letni mieszkaniec Raciborza Radosław B. Jest to mężczyzna, który jest podejrzany o to, że zorganizował tą grupę i wydawał polecenia osobom wchodzącym w skład tej grupy, czyli był jej kierownikiem. Zatrzymanym przedstawiane są różne zarzuty, ale chodzi m.in. o nadużywanie uprawnień, które przysługują w ramach pełnionej służby w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. O co jeszcze są podejrzewani? Poświadczenia nieprawdy w dokumentach, jeżeli te osoby wystawiały takie dokumenty. Poplecznictwo to jest przestępstwo polegającego na ułatwieniu uniknięcia odpowiedzialności karnej, handlu bronią, materiałami bez zezwolenia, wymuszeń różnego rodzaju rozbójniczych, ale przede wszystkim podejrzani są oni o zorganizowanie bądź udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o różnego rodzaju przestępstwa związane z obrotem narkotykami. To, czy sprawa będzie miała ciąg dalszy i czy planowane są kolejne zatrzymania w Raciborzu, również stoi pod znakiem zapytania. Na chwilę obecną, z uwagi na dobro toczącego się śledztwa, takiej informacji niestety udzielić nie mogę. Mogę tylko powiedzieć, że śledztwo ma charakter rozwojowy i czynności procesowe trwają nadal i jeszcze się nie kończą. Komentarza w śledztwie, które prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, odmówiła Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Natomiast udało się nam dowiedzieć, że 4 zatrzymanych raciborskich funkcjonariuszy, którzy już zostali zwolnieni z aresztu, decyzją komendanta powiatowego zostało zawieszonych na 3 miesiące w pełnieniu obowiązków służbowych, a przedstawione im zarzuty nie dotyczą uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. To apel do tych, którzy mają otwarte serce i jego wrażliwą zawartością chcą dzielić się z innymi. Niezmiennie i nieprzerwanie również w naszym powiecie poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych. W zeszłym roku w powiecie raciborskim pieczą zastępczą objętych zostało blisko 30 dzieci. Niepokojącym faktem jest, że w bieżącym ta liczba już zbliża się wielkimi krokami i chociaż obecnie wszystkim potrzebującym ta opieka jest zapewniona, to biorąc pod uwagę te statystyczne wyniki, każda rodzina, która zdecyduje się na tak odpowiedzialne zadanie, jest na wagę złota. Ciągle poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Może się o pełnienie takiej funkcji ubiegać każdy przyzwoity człowiek, który ma odpowiednie warunki mieszkaniowe, odpowiedni stan zdrowia, przejdzie nasze testy psychologiczne, przejdzie szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych, a następnie poczeka jakiś czas, aż dobierzemy, przekażemy mu dzieci pod opiekę. Na pieczę zastępczą, mając 2 własnych dzieci po raz pierwszy 6 lat temu, zdecydowali się Państwo Monika i Krystian Bieniek, którzy obecnie wychowują 7 dzieci, w tym 3 niepełnosprawnych. Miał być 2-3 maksimum. Takie potem były plany początkowe. Tak. Na początek 2-3. No. No i wzięliśmy pierwsze dziecko, przyszło w lutym 2010 roku. No wiedzieliśmy, zostaliśmy poinformowani, że to jest dziecko, które uczęszcza do szkoły specjalnej. 10 lat chłopak. No i żeśmy się zdecydowali. Potem w lipcu przyszło rodzeństwo. Znaczy tak, miały być 3 dziewczynki. Zanim do nas doszło, okazało się 3 siostrzyczki, siostry. Zanim do nas doszły, to urodziła się jeszcze 4. Iwonka, najmłodsza, która do nas przyszła, miała 8 tygodni. Już nas była 5. Potem się okazało, że jeszcze mają braciszka. I było nas 6 dzieci przyjętych, a od roku jeszcze mam małego, takiego małego Kubusia, już mamy 7 dzieci przyjętych. No a nasze dzieci już są dorosłe.
Jak przyznają państwo Bieniek, opieka nad dziećmi po przejściach to nie jest rzecz prosta i obawy, czy podołają w roli rodziców zastępczych, były na porządku dziennym, ale ogromna satysfakcja, jaką z tego wynoszą, jest dla nich największą nagrodą. Najwięcej radości przychodzi z pokonywania trudności. I to jest ta radość, że no było ciężko, ale te widać, że te dzieci wychodzą na prostą, układają się. I potem jak są sukcesy w szkole, na przykład no, były trudności wychowawcze, a teraz jest w rodzinie zastępczej i on się układa. I on przynosi pochwały. No to jest wielka radość, sukces. Kiedyś usłyszałem takie zdanie od jednej z pań nauczycielek. Nie bójcie się być rodzicami. To znaczy szukać tego, co będzie dla tego danego dziecka w danym momencie dobre. I nie bać się tego. To jest najważniejsze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wciąż rozwija swój system pieczy zastępczej, głównie zawodową sferę tego rodzicielstwa, bo chociaż w tym roku przeszkolono już prawie 20 rodzin, połowa z nich to rodziny spokrewnione. Mamy bardzo dużo rodzin zawodowych, mamy pogotowie opiekuńcze, mamy rodzinne domy dziecka. Tam przebywa około połowy wszystkich dzieci z pieczy zastępczej. Pozostałej części tych rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, ta druga połowa, ale obserwujemy ciągły wzrost i tą profesjonalizację pieczy zastępczej, a mianowicie, że coraz więcej dzieci trafia do rodzin zawodowych lub rodzinnych domów dziecka. Każdy, kto chciałby zostać rodziną zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Tam uzyska wszelkie niezbędne informacje, które również znajdują się na stronie internetowej placówki. Na koniec zapraszam Państwa na krótką lekcję historii. Dziś opowiemy o budynku, który mimo że wpisany jest w świadomość Raciborzan, dla większości z nich wciąż pozostaje tajemnicą. Mowa o specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących, który w tym roku obchodzi jubileusz 180-lecia swojej działalności. Początki specjalnego ośrodka dla niesłyszących sięgają roku 1836. Wówczas w zakładzie dla głuchoniemych Edward Weinhold zaczął nauczać 4 niesłyszące osoby, które były niezwykle uzdolnionymi uczniami. Historia zakładu dla głuchych w Raciborzu sięga 1836 roku, kiedy to Karl Ku, człowiek, który wiele rzeczy w Raciborzu stworzył, podjął taką inicjatywę, żeby ze składek ludności, z serca jakby ludzi Raciborzan, stworzyć zakład kształcenia dzieci głuchych, ponieważ w Europie bardzo dużo dzieci głuchych po różnych chorobach trafiało do szkół dla innych niż szkół specjalistycznych. W związku z tym wymyślono, że tutaj właśnie powstanie taki zakład, który będzie kształcił tylko dzieci głuche. Mieszkańcy Raciborza oczywiście złożyli się na to, aby powstała ta szkoła. Oddali część swoich majątków, zebrali też pieniążki. No i powstał zakład dla głuchych. Wraz z upływem lat stale rosła liczba uczniów raciborskiego ośrodka. W roku 1914 w placówce kształciło się ponad 400 uczniów, przez co uznawany był on za jeden z największych tego typu ośrodków na świecie. Wówczas szkoła dla głuchych dysponowała 3 zakładami. Pierwszy z nich stał przy obecnej ulicy Wojska Polskiego, drugi przy Karola Miarki, a trzeci przy Kasprowicza, gdzie dziś funkcjonuje zespół szkół ogólnokształcących. Prawdziwą historią tego ośrodka jest to, że też, jak przynajmniej tak przekazują historycy i ci, którzy zajmują się historią tej placówki, no nasza biblioteka miejska też była częścią ośrodka, czyli połacie, jakie zajmował nasz ośrodek, sięgały nawet właśnie po bibliotekę, a nawet do dzisiejszego sklepu Dino, bo tam był ogród, w którym dzieci mogły uczyć się ogrodnictwa. W związku z tym była to bardzo duża placówka. W czasie II wojny światowej placówka przy Karola Miarki pełniła funkcję szpitala, a następnie w roku 1945, podobnie jak wiele budynków w naszym mieście, także i zabudowania ośrodka dla niesłyszących uległy sporym zniszczeniom. Ośrodek był bardzo zniszczony. Do niedawna jeszcze na naszych murach były widoczne uderzenia bomb. Udało nam się teraz niedawno zrobić elewację, jakby już tego dzisiaj nie widać, ale też zniszczono dach, spalono część budynków.
Po wojnie oczywiście wraz z Kuratorium Oświaty, które powstało tuż po wojnie, odbudowywano ten ośrodek, odbudowano go właśnie w takiej wersji, jaki dzisiaj jest. Szkoła dla głuchych wznowiła swoją działalność w roku 1950, gdzie edukację rozpoczęło 70 uczniów. Tylko do roku 75 mury placówki opuściło blisko 900 absolwentów. W tym roku placówka obchodzi jubileusz 180-lecia swojej działalności. Obchody 180-lecia rozpoczęliśmy już bardzo dawno, bo rozpoczęliśmy wraz ze styczniem tego roku. Udało nam się zrobić piękny dzień świętujący święto osób głuchych. Potem zrobiliśmy piknik rodzinny, żeby pokazać naszą placówkę od środka, żeby pokazać naszym mieszkańcom, że my jesteśmy dużą placówką przystosowaną dla dzieci, że jesteśmy otwarci i że nie jesteśmy placówką za murami. Po czym 24 czerwca odbył się zjazd absolwentów. Wydaje nam się, że było ich bardzo dużo, około 400 osób. Założyliśmy kronikę, część naszych absolwentów się wpisało do tej kroniki. Cieszymy się bardzo, że przyjechali. To było takie duże święto naszego ośrodka, bo po to placówki oświatowe istnieją, a przynajmniej wydaje mi się, że nasza tak placówka istnieje, żeby właśnie zapraszać tych, którzy tutaj osiągnęli swój sukces zawodowy. Dziś w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu kształci się ponad 200 osób. Są to zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, a także młodzież przygotowująca się do podjęcia pracy zawodowej. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.